Dzień dobry, panie pośle, zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, proszę zapiąć pas. Dziękuję bardzo, że się pan u nas zgodził pojawić. Dziękuję również za zaproszenie. Ponieważ ja wspomniałem, przedstawiając pana na początku programu, że jest pan przedstawicielem rzadkiego zawodu wśród posłów, bo jest pan ekonomistą. A ja mam takie wrażenie, że bardzo ekonomistów brakuje w Sejmie. Jest to prawda, niestety. Liczył pan kiedyś, ilu jest ekonomistów w Sejmie, we wszystkich partiach? Muszę powiedzieć, że nie przeliczyłem dokładnie, ilu jest, ale po tym, jak widzę w Komisji Finansów Publicznych, w którym pracowałem przez 7 lat, to wiedziałem, że niewielu było tych ekonomistów, którzy rozumieli właśnie istotę ekonomii i najważniejsze rzeczy właśnie w gospodarce. A jednocześnie są to ludzie, którzy podejmują najważniejsze decyzje dla państwa i dla budżetu tego państwa. Dokładnie, dokładnie. I to jest czasami przykro, że po prostu nie można znaleźć takiego języka, fachowego, który jest potrzebny dla gospodarki przede wszystkim. Czy będzie pan startował w wyborach na jesieni? Tak. Będę startował. Mój okręg pilski na pewno czeka na dobrych rezultat z uwagi na to, że musimy zrobić wszystko, żeby te polityki, które do tej pory mieliśmy od 2015 roku, zostawić w tyle. Dobrze, ale skoro pan startuje, to jest dla pana ważne również to, co program gospodarczy Platformy Obywatelskiej, to co pan przewodniczący Schetyna zapowiada. To proszę mi powiedzieć, czy jako ekonomista nie ma pan poczucia, że politycy i z Prawa i Sprawiedliwości, z Platformy Obywatelskiej, z tak naprawdę z każdej innej partii politycznej w Polsce dzisiaj obiecują za dużo i że nie ma pan takiego odruchu jako ekonomista, żeby zacząć krzyczeć na Boga, co robicie? Przecież nie można wszystkiego wszystkim obiecać. Panie redaktorze, zwróćmy uwagę na to, że dzisiaj najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo Polaków. I poczucie bezpieczeństwa jest wyrażone przede wszystkim właśnie w tym, że młodzi ludzie muszą czuć się bezpiecznie, muszą mieć pracę, muszą również mieć dach na głowę. I te elementy są niezwykle ważne. Dobry, potencjalni wyborcy do pana machali przed chwilą. Dziękuję bardzo. I ze względu na to, że te wszystkie elementy są ważne, stąd jakby prześcigania się w aspektach związanych właśnie z bezpieczeństwem. Oczywiście jako ekonomista w niektórych przypadkach zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie w ogóle zdołać osiągnąć tych wszystkich najważniejszych postulatów, które posuwamy. Szczególnie w naszej setyny, no one są oczywiście bardzo ważne. Ale jesteśmy przekonani, że przy mniejsze rozdawnictwo związane właśnie z promowania, powiedzmy, nawet telewizji publicznej. No ale to jest 1 miliard złotych. To ja wiem, że to jest bardzo dużo jak na telewizję, ale to jak na budżet państwa, to nie są pieniądze, które zdecydują o czymkolwiek. Tak, oczywiście, pan redaktor ma rację, że to nie są duże pieniądze, ale proszę zwrócić uwagę na to, że od 15 roku, kiedy właśnie PiS rządzi, praktycznie coraz mniej inwestycji są zagraniczne w Polsce i wielu przedsiębiorców, z którymi mam do czynienia, no zastanawiają się nad dalszym losem ich działalności z uwagi na to, że przepisy są niespójne. One są zawsze sprzeczne właśnie z przedsiębiorczością, one są sprzeczne właśnie z gospodarką rynkową, o którym marzymy praktycznie i chcieliśmy budować od 1989 roku, kiedy Polska odzyskała jakby tę siłę. Dobrze, ale to po kolei. Czy uważa pan, że pensja minimalna w Polsce jest za wysoka, za niska? Wiem, że ekonomiści mają bardzo różne opinie w tej sprawie, że na przykład ta kwota minimalna wynagrodzenia za szybko rośnie w Polsce, za wolno rośnie, czy na przykład jak wyobraźmy sobie, że Platforma Obywatelska wraca do władzy i co robicie z tym?
podwyższacie tą kwotę minimalną? Jeszcze od razu, bo chcę panu od razu dwa tematy wrzucić, żeby pan powiedział. To jest oczywiście wiek emerytalny. Czy pan jako ekonomista uważa, że dobrze się stało, że obniżyliśmy wiek emerytalny, czy powinniśmy go podwyższyć znowu? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem o tym, że poczucie bezpieczeństwa Polaka i w ogóle młodego człowieka, czy nawet średniego wieku człowieka jest niezwykle ważny, ponieważ ta pensja, która dzisiaj młody człowiek otrzymuje, czy nawet powiedzmy osoba, która założyła rodzinę, ona jest niska, nie pozwoli sobie na opłacenia powiedzmy czynszu, na przykład, jeżeli to będzie na przykład takie miasto jak Warszawa. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że człowiek zarabia 1600 zł, prawda? No, ale już nie ma takich pensji. No, ale to jest płaca minimalna, prawda? Tak. O której mówimy, no tak. Prawda? W związku z tym, jeżeli byśmy mieli to jako podstawę do wynagrodzenia, no to niestety nie jesteśmy w stanie utrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o wiek emerytalny, ja osobiście pracowałem właśnie w tej komisji, która podwyższała wiek emerytalny właśnie w 2013 roku. I głosował pan za podwyższeniem? Byłem za podwyższeniem i wiem, że ziemi dużo. I siła robocza dzisiaj jest trudnym elementem. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie ma ludzi do pracy. Dzisiaj musimy importować siły robocze, musimy posiłkować się właśnie Ukraińców, nie tylko Ukraińców, Hindusów, Afrykańczyków z różnych krajów. W związku z tym to, ten element dotyczący właśnie wieku emerytalnego jest element, który do tej pory nie mogę zrozumieć, jak czemu można było to obniżyć. Oczywiście trzeba było to zrobić w ten sposób, żeby obniżono wyłącznie z powodów politycznych. No to był powód, dla którego obniżono. Tak jest. Wiadomo, że to polityczne na pewno. Pamiętajmy o tym, że warto właśnie zrobić w ten sposób, że człowiek był pozwolony pracować tyle, ile mu było oddano pracować, bo żeby po prostu każdy wybierał sobie, w którym wieku, w którym czasie musi. Ale to wie pan, tak postawienie sprawy oznacza, że bardzo wiele osób wybierze sobie, żeby przejść emeryturę w wieku 40 lat czy 30 lat. No to jest... Nie, oczywiście pod warunkiem, że to minimalny okres po prostu pracy, żeby było ustalone, prawda? A nie górną, tylko dolną granicę powiedzmy wieku. Dobrze, ale widzi pan, wracam do swojego pierwszego pytania. Czy pan jako ekonomista nie boi się tego, że jest pan w tej chwili w zawodzie polityka, w którym zasady ekonomii nie są ważne? Ja nie znam w tej chwili polityka w Polsce, lidera partii, który byłby na tyle odważny, żeby powiedzieć ludziom, trzeba wiek emerytalny podwyższać, ponieważ żyjemy coraz dłużej. I że dzisiaj 60-letnia osoba to jest tak jak kiedyś 40-letnia osoba, czy 50-letnia. Tak jak się mówi, 60 lat to jest zna pan takiego dawne 50. Polityka. Ja jestem tutaj osoba, to, która uważa, powinna być, skoro żyjemy dłużej, możemy też pracować dłużej. Możemy oczywiście swój wysiłek jakby do końca wykorzystywać. Ja jestem w Polsce od 1981 roku. Muszę panu powiedzieć, że dopiero w 15 roku tak zobaczyłem taką zmianę, degresję, gdzie regresję, które doprowadziło do tego, że ktoś zaczął szać taki strach w społeczeństwie polskim o tym, jak sobie w przyszłości żyć. Polska jest ukochanym krajem, którym praktycznie można by było znaleźć wszystko, bo Polacy są przedsiębiorczy i żaden z Polaków nie jest takim leniwym człowiekiem, który by chciał odpoczywać, powiedzmy, w wieku 60 lat dla kobiet. Zna pan taki? Znam taki. W każdym razie ja miałem przeczucia, że Polska jest krajem, gdzie ludzie są pracowicie i chcieliby tą swoją emeryturę nawet mieć większą przyszłość, aniżeli tak jak jest dzisiaj w momencie, kiedy mamy obniżoną wiek emerytalny. Dobrze, ale jak sam pan słusznie powiedział, jest pan politykiem, nie boi się pan na spotkanie z wyborcami teraz w czasie kampanii powiedzieć, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny, no bo
Pan, no, ja mam wrażenie, że w tej dyskusji nie ma argumentów merytorycznych. Nikt nie dyskutuje merytorycznie. Tylko jeżeli jest pan za podwyższeniem wieku emerytalnego, to znaczy, że jest pan przeciwko Polakom i chce pan, żeby jeszcze dłużej pracowali, a już i tak długo pracują. Nie boi się pan tego, że na spotkaniu wyborczym wyborcy powiedzą panu, nie, to my będziemy głosować na PiS, bo pan to chce nam podwyższyć wiek emerytalny. Kiedyś Nelson Mandela powiedział, że odważny człowiek nie jest osoba, która nie boi się lęku, tylko ten, który pokona lęk. Mhm. W związku z tym musimy pamiętać o tym, żeby pokonać ten lęk, trzeba między innymi właśnie umówić każdemu, prawda, że twoja emerytura będzie wyższa w momencie, kiedy dłużej będziesz pracował. Więc ja jestem osobą, która zawsze będzie propagował jak dłuższy okres. Oczywiście mamy do czynienia z różnymi zawodami, prawda? A każdy zawód ma swoją specyfikę. Są zawody, które faktycznie nie da się pracować długo. No tak, ale to są wyjątki od reguły. To są wyjątki od reguły, tak. Dlatego właśnie ja jestem święcie przekonany, że im dłużej będziemy pracować, tym lepszą tą emeryturę będzie. A czy uważa, czy jak pan patrzy na sytuację gospodarczą w Europie, to uważa pan, że następny rząd, załóżmy, że to nie jest rząd PiS-u, tylko rząd obecnej opozycji, będzie w stanie utrzymać te wszystkie wydatki budżetowe, te programy socjalne typu 500+ i wszystkie inne, jeśli koniunktura w Europie się odwróci i będzie słaba? Niestety koniunktura w Europie będzie coraz gorsza. Stąd źródło finansowania tych wszystkich wydatków, które dzisiaj mamy, trzeba szukać gdzie indziej, prawda? Przede wszystkim właśnie we wzroście gospodarczym, które Polska nie wykorzystała akurat w przecież mamy jeden z najwyższych poziomów wzrostu gospodarczego w Europie. Tak jest, ale mielibyśmy jeszcze wyższe. Mielibyśmy jeszcze wyższe, gdybyśmy mieli stabilną prawo, gdybyśmy nie wprowadzali zamieszania, prawda? Szczególnie praworządność. Bylibyśmy na poziomie wyższym z punktu widzenia ściągania inwestorów, prawda? Jak obserwuję, co prawda, tak jak Wielka Brytania, która niby Brexit jest, ale ma na przykład lepszych warunków do prowadzenia biznesu. Mhm. Polska jest 31. krajem właśnie w rankingu Doing Business. Wyprzedzają kraje jak Czechy, jak Rwanda. W Rwandzie są lepsze warunki do inwestycji. Tak jest. Rwanda jest 29. prawda, w tym rankingu. W związku z tym musimy się starać właśnie znaleźć takiego sposobu rozwiązania tych problemów z uwagi na sytuację, która dzisiaj czeka nas, szczególnie w najbliższej przyszłości. A czy decyzja rządu o obniżeniu podatków o 1% panu podoba się, czy nie podoba się? No, ja jestem liberałem, ogólnie mówiąc. Uważam, że po prostu trzeba jak najwięcej zostawiać człowiekowi pieniądze, żeby wiedział, jak z tymi zagospodarować. Czy, że ludzie najlepiej wiedzą, no, jak jest wydać. Człowiek wie lepiej, jak i na czym powinna po prostu wydać pieniądze. W związku z tym jestem za obniżeniem właśnie podatków, dać lepsze warunki do pracy dla zarówno młodych ludzi, dla średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim przedsiębiorczość powinna wziąć górę. Dobrze, ale to znaczy, że tak, popiera pan decyzję, podoba się panu decyzja rządu o obniżeniu stawki podatkowej, tak? O 1%, to co zapowiedział premier. No jeszcze tego nie ma projektu ustawy. No, ale... Nie ma projektu ustawy, więc... Ale premier, no rozumiem, że rząd przyjął ten projekt, więc rozumiem, że to się zdarzy i to, jak znam życie przed wyborami. Jeżeli doprowadzę do obniżenia podatku, to uważam, że na pewno to będzie sprzyjające dla gospodarki. Będzie lepsze warunki właśnie do zagospodarowania. A PIT zerowy dla osób poniżej 26 roku życia? To jest kontrowersyjnie, z uwagi na to, że proszę sobie wyobrazić dwie osoby, prawda? Jedna osoba, która jest ma 30 lat, druga osoba ma 21 lat i pracuje w kasie, w Biedronce, gdziekolwiek, prawda? Oni powiedzmy, że mają 3000 zł jako wynagrodzenia, prawda? Jedna osoba będzie miała ogólnie netto wyższą niż
drogę. Czyli ten, który ma poniżej 26 lat, będzie miał wyższą netto pensję niż osoba, która ma 30 lat. I mało tego, może tamta osoba ma rodzinę. No ale rozumiem, że o to chodzi właśnie. Znaczy chodzi o to, żeby młody człowiek, żeby młodemu człowiekowi zgodnie z tą filozofią, w którą pan wierzy, zostawało więcej pieniędzy w kieszeni. No a czemu tylko młodemu? Czemu tylko młodemu? No przecież ten, który ma 30 lat, też tak samo musi żyć, musi mieszkać, musi mieć, powiedzmy, miejsce zamieszkania, gdzie musi płacić za to. Tym bardziej, że dzisiaj młodzi ludzie, 45% mieszkają z rodzicami. Z uwagi na to, że nie mają gdzie, nie mają dach nad głową. I teraz jeszcze pozbawiać takiemu człowiekowi, który ma 30 albo 27 lat. Nie pozbawia go pan niczego. On płaci takie podatki, jakie płacił do tej pory. Nie płaci więcej. Płaci tyle, ile płacił. Tak, ale młodszy człowiek, który ma 24 lata, ma większy dochód, tak? Ma, to jest tak. Jakby... To jest trochę dyskryminacja jest pomiędzy, prawda? Osobami. Myśli pan, że taką zmianę można by było zaskarżyć na przykład, nie wiem, do Trybunału Konstytucyjnego jako sprzeczną z konstytucją, bo właśnie dyskryminującą osoby tak jak my, czyli tuż powyżej 26 lat? Panie redaktorze, no, można było zaskarżyć do Trybunału, jakby był normalny w warunkach funkcjonowania Trybunału, prawda? Mamy dzisiaj problem z Trybunałem, który no, praktycznie no, wiele mankamentów ma, prawda? W związku z tym można by było taką próbę oskarżenia tego posunięcia zrobić, ale czy da rezultat pozytywny, to jest znak zapytania. Dobrze, ale czy to znaczy, że na przykład pan doradzałby ministrowi finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej po wyborach, żeby na przykład taką decyzję o zerowym picie dla osób młodych poniżej 26 roku życia zlikwidował? Byłby pan za tym, żeby usunąć to? Czy chodzi mi o to... Bo problem polega na tym, że to zerowe PIT ma dotyczyć tylko pracujących, prawda? Tak. A jeżeli ktoś będzie prowadził działalność gospodarczą, to już ten element nie będzie dotykał. Jeżeli będzie prowadzić na przykład jednoosobową działalność gospodarczą, co teraz jest bardzo wśród młodych ludzi modne, ponieważ bardzo wiele firm nie chce ich przyjmować na etaty. No właśnie. A jeżeli taka osoba nie będzie, tylko osoby, które pracuje, czyli po prostu zabijamy z przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, prawda? Nie chcemy, żeby oni właśnie inicjatywy swoje jakby wprowadzali w życie codzienne, prawda? Ja cały czas próbuję pana tak dopytać, czy pan widzi sprzeczność pomiędzy swoimi dwoma zawodami, pomiędzy zawodem ekonomisty i zawodem polityka, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj w Polsce bardzo trudno jest być ekonomistą, który musi się opierać na faktach i musi zdroworozsądkowo i logicznie myśleć, z zawodem polityka, gdzie fakty mają dzisiaj dużo mniejsze znaczenie i w zasadzie można powiedzieć cokolwiek, byleby tylko się potem upierać przy tym i mówić cały czas to samo i będzie dobrze. Nie widzi pan, widzi pan tą sprzeczność? Czy ma pan czasami takie poczucie, że trudno jest pogodzić te dwa zawody? No niestety muszę przyznać, że nie jest łatwo pogodzić te dwa zawody, prawda? Jako ekonomista no, musimy się opierać na twardych danych, prawda? Więc jeżeli jako ekonomista no, odbiegamy się od twardych danych, no to praktycznie straci sens jakby nasz zawód, prawda? Ale musimy pamiętać, że mamy do czynienia właśnie ze społeczeństwem, który jest żywym organizmem, z którym musimy umieć jakby być, musimy być elastyczni, prawda? Musimy próbować oczywiście znaleźć środek pomiędzy właśnie tych twardych danych, a to te elementy społeczne, które należy wprowadzać w wielu przypadkach. Czy pan uważa, że Platforma Obywatelska, kiedy rządziła, zapomniała trochę o tym i właśnie nie przykładała, że na przykład pan minister Rostowski za mało przykładał wagi do tych, właśnie do tego, o czym pan powiedział, że społeczeństwo jest żywym organizmem i że poza suchymi liczbami trzeba jednak pamiętać o tym? Muszę powiedzieć, że no, mieliśmy dużo debat nieraz w Ministerstwie Finansów, będąc w Komisji Finansów Publicznych, gdzie rozmawialiśmy o tym, o możliwości jakby nawet doprowadzenia do przestania zamrożenia płac, prawda? W różnych oczywiście państwowych organach. I ten element oczywiście
między innymi doprowadziło do tego, że no, społeczeństwo troszeczkę się zbuntowało i stwierdziło, że no, jesteśmy zbyt sztywni i nie chcemy, powiedzmy, te aspekty również brać pod uwagę. Wychodziliśmy już z kryzysu, prawda, w którym bardzo dobrze poradziliśmy sobie, prawda, jako jeden z, oczywiście najlepszy kraj europejski pod tym względem, prawda, gospodarka się rozwijała doskonale, pomimo, że był kryzys, ale trzeba było właśnie faktycznie jednak zreflektować się i powiedzieć, że no jednak trzeba pozwolić właśnie Polakom również żyć lepiej i spokojniej. Czy nie uważa pan, że my w ogóle jako naród za mało wiemy o ekonomii, że na przykład właśnie przy tej dyskusji o podwyższeniu wieku emerytalnego w poprzedniej kadencji Sejmu za mało było tego tłumaczenia ludziom, dlaczego wiek emerytalny trzeba podwyższyć. Że po prostu ktoś przyszedł i powiedział, macie teraz pracować dłużej. I ludzie powiedzieli, ale dlaczego? No i nie rozumiemy tego. I się zbuntowali właśnie. No, na pewno zbuntowania może chodzi o to, że ta edukacja faktycznie może gdzieś tam szwankuje. A nie mniej. No nie gdzieś tam szwankuje, tylko jej w ogóle nie ma. Wie pan, no nie ma nauki ekonomii w szkołach średnich, na przykład w Polsce. Nie uczy się dzieci w szkołach podstawowych podstaw ekonomii. No, nie uczy się tego. No to jest prawda, ale nie zawsze to jest element, który jakby powinna to całkiem poprawiać. Wystarczy nawet w szkole w dalszej szkoła, powiedzmy licea i tak dalej, to ewentualnie przekazywać i dać do zrozumienia ludziom, co to znaczy dłużej pracować i mieć po prostu lepsze wynagrodzenia. Mhm. Więc na pewno edukacja gdzieś tam szwankuje i jestem przekonany, że święcie przekonany, że gdyby ta edukacja była inna, no może byłoby lepsze zrozumienie właśnie sytuacja szczególnie gospodarcze w kraju, a przede wszystkim właśnie podniesienia tego wieku emerytalnego. Czy kampania wyborcza teraz może być taką okazją do tego, żeby zacząć tłumaczyć ludziom, że ekonomia to nie są czary-mary i że są po prostu pewne rzeczy, których się nie da oszukać? Niestety za mało czasu, żeby ewentualnie w tej kampanii po prostu to robić. Ta szkoła musi być dłuższa, musi być oczywiście, nie może być z dnia na dzień. Mamy tylko 3 miesiące do wyborów praktycznie, w związku z tym nie jesteśmy w stanie każdemu dzisiaj przekonać do tego, żeby po prostu inaczej zrozumiał ekonomię. Czy pan może na przykład dzisiaj złożyć taką obietnicę, że jeżeli w kampanii wyborczej również po stronie Platformy Obywatelskiej pojawią się pomysły w ciągu tych 3 miesięcy, które pan jako ekonomista będzie uważał za złe, to pan o tym publicznie powie? I nie boję się mówić to, co uważam za słuszne. I zawsze będę głosił hasła, które są ważne, ale panie redaktorze, pamiętajmy o tym, że musimy zrobić wszystko, żeby ludzie czuli bardziej swobodni w swoich posunięciach, żeby przedsiębiorcy przede wszystkim mieli poczucia, że no, gospodarka właśnie nie idzie w złym kierunku, tylko w dobrym kierunku. Musimy doprowadzać do tego, żeby jednak ludzie zrozumieli istotę właśnie zmiany w ogóle ekologicznej, zmiany właśnie klimatycznej. To wszystkie elementy, które są zawarte akurat w naszym programie. Uważam, że to są słuszny program. To jest słuszny program. Oczywiście niektóre rzeczy można by było poprawić. Czy pan uważa, że da się pogodzić troskę o środowisko z tym, żeby jednak tą gospodarkę napędzać? Mówi pan dużo o inwestycjach, o tym, że trzeba zachęcać Polaków do przedsiębiorczości, no ale jednocześnie na przykład gospodarkę węglową powinniśmy zlikwidować. Da się to pogodzić jedno z drugim? Energia odnawialna to jest przyszłość właśnie Polski, to jest przyszłość właśnie całą gospodarkę i uważam, że musimy wszystko zrobić, żeby tą dziedzina była lepszą i zrozumiałe dla wielu, prawda? Nie, żebyśmy uciekali od właśnie wiatraków czy inne źródła energii, tak zwane odnawialne. Podkreślam. A jednocześnie chciałem pozdrowić serdecznie moich wyborców właśnie z powiatu grodzieckiego, z powiatu wolsztyńskiego, powiatu nowotomińskiego,
cały okręg 38, gdzie liczę na wasze poparcie właśnie w wyborach. Panie pośle, bardzo dziękuję za wizytę. No. Wszystkiego dobrego. Trzymam pana za słowo, że będzie pan w czasie kampanii. Zawsze będę mówił, to co uważam, ekonomia jest ważna. Tak jest. Bardzo dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Naszym gościem był pan poseł Killion Muniama.